Ja wiele razy wychodziłam z tego obozu, ale jakoś za każdym razem musiałam do niego z pewnych powodów wrócić. Byłam przywoływana. O obozie dowiedziałam się prawie 10 lat temu, we wrześniu 2012 roku. Bardzo dziwnie mi wybrzmiała ta nazwa, obóz dla dzieci polskich. Otóż to było, nie wiedziałam wtedy o tym obozie. Zaczęłam się tym interesować, bo temat mnie zadziwił i zafrapował. Na początku zupełnie inaczej sobie ten obóz wyobrażałam. Okazało się, że był on dużo, dużo gorszy i dużo większy niż myślałam na początku. Wyobrażałam go sobie tak, jak wyobraża go sobie większość ludzi, że to taki jeden budynek, podwórko i nie wiem, kilkadziesiąt polskich dzieci, które są po prostu źle traktowane przez Niemców. Okazało się, że stan dzienny tego obozu oscylował wokół 1000, więc był to obóz duży. Teren, jaki zajmował, to wcale nie jedno podwórko, tylko no, prawie że 6 hektarów ziemi. 6 hektarów i 1000 dzieci to nie jest mały obóz. Tak więc zaczęłam się tym interesować i poznawać po kolei, krok po kroku, różne fakty i mity na temat tego obozu. W grudniu 1939 roku Niemcy zamknęli polskie szkoły, tak więc duża część młodzieży, te dzieci nastoletnie, nie miały właściwie co ze sobą zrobić. Matki bardzo często delegowane były do prac w Niemczech. Ojcowie szli do wojska albo byli aresztowani, albo musieli bardzo długo pracować. Z każdym miesiącem było coraz gorzej, a trzeba jeszcze powiedzieć, że cały system wojenny spowodował, że właściwie wszystkie aspekty życia były bardzo, bardzo utrudnione, na przykład jedzenie na kartki. Żeby mieć kartki, trzeba było pracować. Dzieci nie pracowały, tak więc zaczęły stanowić problem. Zaczęły podkradać jedzenie, zaczęły chodzić po ulicach, czasem podkradały i coś, co służyłoby jako opał w czasie zimy. No i w 1941 roku same szczyty władz niemieckich uznały, że dobrym rozwiązaniem będzie stworzenie takiego miejsca, które kompresuje ten temat w jednym punkcie. W 1942 roku podjęto taką decyzję, że ma być to Litzmannstadt, a dokładnie Litzmannstadt getto. A dlatego umieszczono ten obóz w getcie, by zapobiec wszelkiej możliwości ucieczki. Ponieważ nawet jeżeli dziecko zuniformizowane w szarym drelichu przedostało się przez ten wysoki, 3-metrowy, bezszczelinowej konstrukcji płot obozu na Przemysłowej, bo o nim mówimy, to i tak lądowało w getcie, czyli w kolejnym więzieniu. Także obóz na Przemysłowej w Łodzi był pewnym rozwiązaniem pewnego istotnego problemu, który powstał już na początku wojny i który był dużym kłopotem dla Niemców. Obóz był tak naprawdę obozem pracy, ponieważ tam dzieciom stworzono od samego początku warsztaty pracy. Niemcy wiedzieli, że te dzieci nie mogą siedzieć i się nudzić i nic nie robić. Zresztą ich pragmatyczne podejście do życia, mówię o Niemcach oczywiście, nie pozwalało na takie siedzenie i robienie niczego. Tak więc dzieciom dedykowano najróżniejsze warsztaty pracy. I od 7 roku życia dzieci pracowały, młodsze nie, bo trzeba powiedzieć, że w tym obozie były dzieci całkiem malutkie. Był też, nie wiemy jak długi, ale był taki epizod obecności w obozie dzieci zupełnie malutkich, które jeszcze nawet nie potrafiły usiąść. Ale oficjalnie w dokumentach, że tak powiem, najmłodsze dziecko, które znamy do dziś, które żyje, pan Marek, miał w momencie przybycia do obozu 2 lata i 3 miesiące. Także to były malutkie dzieci. Mój przyjaciel Jurek Jerzewicz miał niecałe 3 lata, jego brat niecałe 4. No takie dzieci, które w żaden sposób nie były w stanie zagrozić III Rzeszy, ale jednak były tutaj przywiezione, bo nie wiadomo było, co z nimi zrobić. A to akurat były dzieci z Poznańskiego, z Wielkopolski, których rodzice działali w podziemiu niepodległościowym, antyhitlerowskim i za karę rodzice zostali unicestwieni, a dzieci wszystkie przywiezione były do obozu na Przemysłowej, bo też temu on służył.
Także przede wszystkim praca na co dzień. Do 16 roku życia były dzieci, tak więc właściwie od zera, czy załóżmy, że od drugiego roku życia do 16 lat, bo kończąc lat 16, dziecko było przenoszone do obozów koncentracyjnych już dla osób dorosłych. Czasem to było Auschwitz, czasem Ravensbrück. Na ogół obozy pracy na terenie Niemiec, zwłaszcza chłopcy. Sama jeszcze uważam, że wiem na ten temat bardzo niewiele, bo ten obóz był dawno temu i nosi w sobie jeszcze wiele tajemnic, ale tym bardziej trzeba się tym zająć.